No, drodzy Państwo, trzeba chyba teraz to robić jakieś takie stałe felietoniki i bez przerwy jakby tą bieżącą sytuację komentować, dlatego że ja nieopatrznie powiem jakieś słowa, a później to się niestety sprawdza. No, ja powiedziałem, że tak jak 20 lat potrzebowali na rozwalenie Polski, to pół roku powinno im wystarczyć na rozwalenie Unii. No i trzymajmy kciuki za Tuskiem, prawdopodobnie da radę, no więc do końca roku. Więc tutaj ja bym żydowszczyznę jednak uważał, że no nie przekreślałbym całkowicie żydowszczyzny. Uważam, że jeszcze mają dużo do spełnienia, dobrych, porządnych rzeczy. Co prawda, różne są opinie i ja jako przykłady, bo ja, jak Państwo wiecie, w tych felietonikach no nie jestem w stanie przeprowadzić całego procesu jakby wyjaśniającego, który zamierzam przeprowadzić, bo później te minuty jakoś tak uciekają, ale i to są takie właśnie później hasła, tam Korwin-Mikke jako element negatywny i tak dalej, czy coś takiego wrzucam. Natomiast, bo po prostu nie starcza czasu. Tak samo jak nie wyjaśniam w ogóle zasad tej sławy i ludzie później dzwonią, panie, gdzie to, przepraszam, piszą, jak te sprawy, gdzie to wyjaśniać, gdzie to szukać i tak dalej, i tak dalej. No ja później mam tak wyrywki w kilku tych felietonach filmowych, część w książce i to ginie, ale trzeba będzie się tym zająć i nawet będę starał się, żeby znaleźć jakiś producent w ogóle tej sfarożycy, prawda? Zobaczymy, no po kolei. Na pewno jesteśmy na bieżąco i trzymamy, jak to się mówi, rękę na pulsie, chociaż współpracowników zaiste niewielu, a dużo nam rąk potrzeba do pieczenia chleba, no ale to samo przyjdzie, to ja sobie zdaję z tego sprawę. My jesteśmy na bieżąco wyprowadzani ze wszystkim. Także nowa Sławia czeka. Proszę Państwa, ja tutaj chcę wrócić, bo ja miałem kiedyś nawet w szkole średniej takiego bardzo dobrego nauczyciela od przysposobienia wojskowego, który rzucał wtedy, i to ja byłem zaskoczony, bo był pułkownikiem jakichś służb chyba specjalnych, wtedy emerytowanym. Bardzo ciekawa zresztą to była szkoła, bo to było Technikum Kolejowe w Warszawie, gdzie na przykład był Szeluk nauczycielem rosyjskiego, a on był pisarzem rosyjskim na przykład. Czy niemieckiego uczył mnie Maksymilian Tirling, rodowity Niemiec, a patriota Polski. To były takie ciekawe historie. To tak dla informacji. A tenże, nawet nie pamiętam nazwisko tego pana od przysposobienia wojskowego, on rzucał taką historię, że władze świata, on nie określał tego, tam masoni i inni, mówi, stworzyli ten układ powojenny tego typu, że będzie RWPG, Związek Radziecki i Zachodnia Europa, i po doprowadzeniu do pewnego poziomu technologicznego Związku Radzieckiego i RWPG, te dwa organizmy się połączą, a później połączą się z pozostałą częścią tej Europy Zachodniej jako dwa silne organizmy, i wtedy będzie to taki bardzo silny organizm jeden. I tutaj skrótowo powiem, że wiadomo, że później obalono tą część wschodnią Euroazji, tej północnej części. Jak wiemy, poszło się na skrót, jak to się mówi, stworzyło się tą Unię Europejską, czyli rozwaliło się RWPG i Związek Radziecki. Okazało się dzisiaj, że to było błędem. Ja mówię z tej pozycji żydomasońskich oczywiście. Znaczy, nie ja jako Żyd, bo ja nie jestem ani Żydem, ani masonem, ale uważam, że ta koncepcja, która jeszcze później był wierny de Gaulle, ona miała więcej sensu niż to, co teraz stworzono. Zresztą to jest oczywiste, ja tutaj nie chcę mówić tych kłótni o te banki, o te pierdoły, o tą Grecję i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to całkowita pułapka i śmiech na sali, że mówi się o jakichś innych rzeczach, a w ogóle się nie mówi o powrocie do socjalizmu i nawet w jakimś tam programie wyśmiewa się coś takiego, jeden dziennikarz mówi, no ale
Co pan powie na temat nacjonalizacji banków? A ten drugi odpowiada, no niech pan mnie nie rozśmiesza. Więc ja chcę państwu powiedzieć, że bardzo niedługo zarządy tych banków będą prosiły o nacjonalizację. Bo stracą i majątek, i głowy. Taki jest stan na dziś. Kto mądry, no to już to widzi. Więc oczywiście, no ja zresztą powiedziałem, że mogę pójść na urlop, bo czekać tylko na destrukcję wystarczy, to się wszystko zawali i oni się kompletnie ośmieszają, te białe chomierzyki, czy tak zwani wykształceni ekonomiści, czy profesorowie, czy te, szefowie tych giełd i tak dalej. To, no, to jest żenujące po prostu, że to trwa, że trwają te posiedzenia gdzieś tam w Brukseli i oni coś tam mówią. Że jakiś tam plan ratowania czego? No własnej dupy nawet nie umiecie uratować. No. To jest taki stan jak w roku 1789 roku, kiedy na prowincji już obcinano głowy tam feudałom, a Wersal się dalej robił przyjęcia i się bawił. A te wielkie damy, no przecież nie używano higieny, to tłukły sobie wszy na takich specjalnych owadełkach z złotymi łoteczkami. To było zajęcie na popołudnie. No i dalej tak. To jest wszystko zawszone takie. I sobie nie zdaję z tego sprawy. No bo przecież ubliżają nam na przykład jakieś bale charytatywne. Przecież tam wystarczy gnojowice przywieźć i wyrzucić tam, pryskać po prostu po tych najinteligentniejszych niby twarzach, prawda, to tym gównem. No tak jest ich poziom. Bo oni obrazili człowieka. I tu wprost, w oczywisty sposób narzuca się właśnie ten powrót do cywilizacji, bo się nie rozumie nawet Boga. Ten żydowski to było takie zwalczanie, prawda? Od razu ta nienawiść budzona, prawda? Żeby uczynić poddaństwo. Czyńcie sobie tam, jesteście narodem wybranym, inni ten, jesteście jako bogowie i to wszystko tam takie pierdoły właśnie pociskają z tych różnych swoich książek Żydzi. Ale to Żydzi, no Żydzi. Przecież nie ma takiego narodu, to jest, no to już powiedzieliśmy, że oni sami nie wiedzą, czy są mężczyzną, czy kobietą czy w ogóle i zwalczali przede wszystkim, jeżeli już jakąś grupę etniczną, nawet w swoich baśniach, że przyjeżdżali, prawda, z powrotem po okradzeniu tego Egiptu gdzieś tam i tych Kanaańczyków, czyli tych swoich, prawda, można powiedzieć, swoje gniazdo rodzinne. Czyli to w ogóle, no, ja bym się tym bardzo nie zajmował i w ogóle wymieść to do końca roku bym całkiem tą Biblię, tych jechowców, tych biskupów, te wszystkie sukienki i to szmatłastwo, no ale no niestety trzeba trochę czekać, zanim zacznie się myśleć, kim jest na przykład Bóg w ogóle, bo już no, pewnie zaczynają kontaktować. Ja nie mówię o tych, którzy uważają się że za jeżozwierzów, czy żmijowców, czy jakichś tam wężowców, czy jakichś jaszczurowców, że niby przyjechali jako kosmici z innych. No znaczy ja wiem, że jako człowiek no, w jakimś poziomie intelektualnym, że istnieją jakieś paranoje czy coś, ale podpisywanie kontraktów tam przez Cartera i Reagana z kosmitami, no kochani, no darujmy sobie to. Faktycznie ci ludzie, no dać miotłę takiemu Obamie, to by zamiatał schody pod górę i to jest bardzo niebezpieczne. A to są profesorowie, bo to samo zasiada w Polskiej Akademii Nauki. I gdzie indziej, i w komitetach noblowskich, więc nagrody Nobla to tam 90% można spokojnie to wrzucić do szamba. Ale to taka propos. No oczywiście, no to zawsze oni zawsze wiedzieli i to zawłaszczanie, bo na przykład jeżeli już Cesarstwo Rzymskie to miało jeszcze trochę takiego rozsądku, bo oni budowali to tak na zasadach rzetelnych, to znaczy zasada była taka, że buduj tak, jakbyś miał żyć 1000 lat, a baw się tak, jakbyś miał jutro umrzeć, nie? No to była taka zasada rzymska. No i oni tak robili dla nich, jednak w pewnym momencie było to zachwianie tej równowagi, że
że ta nadbudowa właściwie w człowieku to ma służyć rozrywce i to oni przenieśli teraz na te teatry i tą całą ludyczność, czyli właśnie sztuki Picassa, Bakanowi, czyli same takie absurdy. Absurd najbardziej jak gdyby skupia, dlatego że niby skupia inteligencję, zaczyna się analizowanie, ale to można później wtedy bardzo błędnie poprowadzić i fałszywą nauką. Dlatego inwentyczność padła. Natomiast nauki ścisłe, no niestety, to jest taka zasada zero-jedynkowa i tutaj trudno jakieś gówno przemycić intelektualne, ale ci ludzie przeważnie o wykształceniu technicznym nie garną się do polityki i nie rozgryzają tych łajdactw, tych prawników innych, gdzie nie ma żadnych inteligencji, jest skurwysyństwo tylko. No i sobie z tym poradzimy w Nowej Sławii. Ale to tak a propos. Dlatego, że no w tej chwili widzimy, że jest no taki przerost właśnie, ten niby system tej wolności gospodarczej, no tam inicjatywności, tych pierdół, które oni nam pociskali właśnie cały czas i w której tkwiliśmy kilkaset lat nawet, bo myśmy tę demokrację pojmowali bardzo fałszywie, zresztą tak samo jak z tą całą Ameryką i tak dalej, i tą wolnością. Musieliśmy się nałykać, tak samo tym Napoleonem, tymi innymi fałszami, tą okcydentofilią i teraz ja mam takich nawet tam właśnie ludzi, którzy mogliby pracować dla dobrej Polski. Ja tu nie będę wymieniał nazwisk, bo to nie ma najmniejszego sensu, którzy mieszkają w Ameryce gdzieś tam i prawda, dalej zwalczają tą czystość tej sławy, a tutaj rzeczy się dzieją no, nieprawidłowe, nieprawdopodobne. Po prostu my w tej nowej książce, znaczy w tej nowej wersji książki, która się ukaże chyba po nowym roku, z Łukaszem, no chyba tam troszeczkę jeszcze tam uściślimy pewne pojęcia i no tak chyba w kontekście tych wszystkich badań genetyków, genealogów i tak dalej, no chyba dosyć przekonująco pokażemy, jak to zostało przekłamane, jak to zostało dzielone i no i w efekcie no jakie przekłamanie historyczne jest. No, te IPN-y, to wszystko to natychmiast do kosza, to rozwiąza, to wyrzucić w pizdu, no po prostu. No. Ja nie mówię, że tych materiałów, bo to jako do badań historycznych tak, no ale no jeżeli oni bez przerwy tylko kłamią i tą nienawiść do Rosji tylko szerzą, no to kim oni są? No miłość do Niemców, no przecież co to są ci Niemcy? No, no Włosi 120% mają zadłużenia swojego budżetu, Niemcy 90%, no to jakież to są autorytety? Japończycy, którzy dla mnie też byli jakimś symbolem umiejętności, zostali tak manewrowani, że gospodarka ich też jest zachwiana. Chiny. Ta lichwa wytworzyła taką sytuację, że ten pieniądz chiński, jakby ruszył na rynki, to za miesiąc też jego zawraknie. Nie ma nic. Nie ma, jak to jest? Nie ma pieniędzy. Nie ma. Jak pan patrzy, czy pani na, no, nie wiem, no, na Las Vegas, załóżmy, bogactwo, czy Nowego Jorku, to tak naprawdę, jak się patrzy z pozycji zadłużenia, to tego nie ma. Taką sytuację wytworzyli, tak pochłonęli. Lichwa tak pochłonęła wartość świata. Więc co trzeba likwidować? Trzeba im jeszcze dawać pieniądze, tym bankom? Przecież pierwsza rzecz to odciąć kurwa to. Czyli wszystkie banki natychmiast powinny być, te komercyjne, największe, powinny być zlikwidowane. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy natychmiast. I tak jak ja powiedziałem, że została przegłębiona ta sytuacja właśnie na tym ostatniej w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, gdzie powinien być wprowadzony natychmiast globalny socjalizm. Bo jeżeli nawet jakiś dyrektor banku czy zarząd wyśmiewają właśnie tą nacjonalizację, to ja ci powiem, ty chuju jeszcze będziesz prosił o nacjonalizację twojego banku, bo stracisz głowę. W bardzo krótkim czasie. Taka jest sytuacja. Oczywiście sytuacja jest taka, że już powinno te 4000 główek tych tak zwanych najbogatszych polecieć przez to bractwo białego smoka. Już powinno być to zrobione. No, ale to jest wiadomo, ich komórka, więc oni tego nie zrobią. Tak samo ci
tutaj te wszystkie autorytety, które są na służbach, na pasku po prostu służb specjalnych żydowskich, czy tam, czy, no, no, no jak i szubrawskich, tak zwanych polskich, czy coś takiego. Tak, nie bój się, możesz w każdej chwili na przykład wyrzucić, no nie wiem, jakiegoś tam biskupa przez okno, czy jakiegoś marszałka Sejmu i nie zareaguje, tak się boją. Jeszcze tylko ten mit krąży, ta opinia tylko po prostu krąży i ona ich utrzymuje, te Korwiny Mikke. Tak. Palikoty, jakieś tam ikonowicze, jakieś tam inne. Ale ja bym, jak Państwo wiecie, ja bardziej, mimo tych zarysów historii, które nawet przedstawiałem, to bardziej mnie interesuje uregulowanie tego życia, naprawy. I dlatego właśnie ja mówię, no to zrób sobie sam, chociażby tą Swarożycę sobie zrób. Tam jest kilka punktów i już będziesz wiedział, jak na przykład się zachować w czasie pogrzebów, czy obrzędu nadania imienia. Przecież wróć do tej prasowiężczyzny, odrzuć to całe gówno żydowskie. No, po prostu ja uważam, że to jest nakazem chwili. No, jak chcecie, to jeszcze się popętajcie tam przy palikocie, tam powąchajcie tej marychy. No, ja tam albo jako tam człowiek mafii tam zastrzel ze dwóch, no jak już tak musisz, to zamiast odwrócić kolbę i zastrzelić tego mafiozo głównego, czy sprzątnąć tam jakiegoś, no na przykład no, dyrektora banku, czy szefa stacji telewizyjnej, no to jeszcze zabij swojego tam kolegę, czy tam kogoś, no pokaż, że jesteś taki kawał kurwy, no. Ale w którymś momencie chyba się obudzi w tobie człowieczeństwo. No więc właśnie dlatego ja chcę powiedzieć, że ten cały galimatias, który powstaje w tej chwili, to nie należy się nim kompletnie przejmować, róbmy swoje. My mamy absolutnie już w tej chwili wszystko przygotowane. Łącznie z tym, no myślę, że nauczyciele również zrozumieją, że tą wszechnicę trzeba realizować. I ruszymy, no, bo jest w tej chwili bardzo duży przerost tej biurokracji, eurokracji, więc żydokracji wszędzie i każdy ma tego dość. I to dalej nie pociągnie. To znaczy, no jest jeszcze jedna taka alternatywa, że tu przyjdą te arabskie, prawda, plemniki czy chińskie. Jest jeszcze taka koncepcja. Ja na to nie bardzo liczył, bo raczej oni pójdą na południe. Ale tutaj nie grozi nam nic. Znaczy, na pewno Niemcy na nas nie napadną. Na pewno Raś, czyli Ruch Autonomii Śląska, nie ma nic do powiedzenia, jest głupi, jak, no, że szkoda w ogóle o tym mówić. Więc na pewno nam Śląska nie odkroją ani ziem zachodnich. Na pewno bardzo źle się dzieje, że Japończycy nie łączą się z Rosją i z Polską, nie tworzą tutaj imperium, bo Indie jednak będą pod względem, prawda, ludnościowym mogli zagrozić nam. Już są tutaj na pewno duże działania operacyjne służb indyjskich, znaczy indyjskie to są wiadomo, że żydowskie, ale Hindusi tu będą realizować ich politykę, więc tego kierunku mi się tutaj raczej oczekiwał. Nie, tam Europa Zachodnia to nam absolutnie nie zagrozi, ona nie jest w stanie realizować swoich świadczeń społecznych i tak dalej. Tutaj wszystko ponaprawiamy, oczywiście oni później podają nie tylko te banki państwu polskiemu, jeśli będzie państwo silne. Bo właśnie tutaj z kadrami, jak powiedziałem, mamy nieprawdopodobny problem. Nie umiemy pracować, nie umiemy rozdzielić rozrywki od pracy, że ten czas na rozrywkę jest zdecydowanie mniejszy. To wiele rzeczy tutaj przedstawiam. Jest dziwna ta niecierpliwość, że są pytania takie rozliczeniowe. A niech pan to pokaże, niech pan to pokaże. A przecież tu jest już 80 parę filmów, kochani. I ja nie mówię wszystkich, bo ja bym wszystkich za pieniądze nawet niech nie obejrzał. Ale przynajmniej się zwrócić o jakieś poza tym są linki do materiałów. No wystarczy te dwie książki. Nawet rozmawialiśmy z Łukaszem, że damy jeszcze, znaczy damy, no on prawdopodobnie jeszcze tą historię Polski tam trochę przedstawi, bo przecież nie można liczyć ani na jakiś instytut historyczny, ani na jakiegoś tam znawcę tematu, bo to przecież jest skażone wszystko. No. Jak nie Żydom, Ameryką, to Watykanem albo jakimiś innymi absurdami. No.
No jak można źle powiedzieć o Stalinie, będąc Polakiem? No przecież ludzie, kochani, no weźcie się zastanówcie, no. Przeanalizujcie te postacie i zależności, jakie były i co, z czego, co nam wyszło. No ale to tak a propos, bo tu tak na bieżąco, no musiałem ten dzisiejszy jakby felietonik wrzucić, no bo czas jest dynamiczny, ale myślcie trochę, no, zacznijcie w końcu Polacy myśleć, nie?